Witamy serdecznie w kolejnym dniu w Hanoi. Dzisiaj zabieramy Was na taki prawdziwy przewodnik po mieście. Co warto zobaczyć, czego nie warto zobaczyć, gdzie warto pójść i ile to kosztuje, jak się tam dostać. Co my robimy? My postanowiliśmy, że będziemy lokalsami i pojedziemy do najdalszego miejsca takim oto autobusem. Zobaczymy, czy się uda. Kosztuje to 7000 dongów. Płacimy za bilety. Zobaczymy zaraz, czy mają wydać. Bilety są, wszystko mamy. Przejechaliśmy, przyjechała po nas bardzo miła obsługa. Poznaliśmy jeszcze pana, który mówił po angielsku i na co dzień mieszka w Norwegii, ale w Polsce też bywał. Bardzo szybko się jechało, bardzo sprawnie. 7 tysięcy, oficjalna cena, nie ma żadnej ściemy. I rzeczywiście chyba warto jeździć tymi autobusami, bo one są bardzo sprawne. Jesteśmy już pod pierwszą atrakcją. Tak w ogóle to cały czas gadamy, że was gdzieś zabieramy, a nie powiedzieliśmy wam jeszcze dokąd. Także pierwsze miejsce, do którego idziemy, to najstarsza świątynia w mieście. Świątynia Tran Quoc. I ta świątynia, według zapisów najważniejszej książki na świecie, czyli Wikipedii, ma 1500 lat i to ponad. Także chętnie ją odwiedzimy. My jak byliśmy tu ostatnim razem, to nie mieliśmy jakoś możliwości jej odwiedzić. Nie pamiętam dlaczego, chociaż hotel mieliśmy niedaleko. A przyjeżdżaliśmy koło niej parę razy, tak. Stwierdziliśmy, że nie potrzebujemy wchodzić do środka. Może tak było. A teraz sobie wejdziemy do środka, zwiedzimy ją i pokażemy ją przede wszystkim wam. A ja chciałam tylko dodać, ja wam nawet pokażę. Wiecie, 27 stopni, pełne słońce, patrzcie. Jest zimno, nic nie widać, jest masakra, a my specjalnie zostaliśmy dzisiaj i chcieliśmy nagrać odcinek dzisiaj, bo miała być piękna pogoda, 31 stopni, piękne słońce, a tu jest smog. Słońce, czekamy na ciebie. A oto i słynna świątynia. Postaramy się wejść do środka. Dokształciliśmy się troszeczkę w środku, także pagoda została zbudowana w latach 541-548 i jest to buddyjska świątynia, z tego co też wyczytaliśmy. Z tego co rozumiemy, chociaż jeszcze nie weszliśmy do środka, jest ona też darmowa. Także musimy zobaczyć, czy to rzeczywiście prawda, ale taki protip dla was, że można znaleźć fajne rzeczy też za free. Tutaj zilustrowane działanie karmy. Niektóre obrazki naprawdę śmieszne, ale prawdziwe. Czy to jest jakiś zamumifikowany pan? Muszę przyznać, że bardzo zaintrygowała mnie ta góra z tymi postaciami tutaj na środku. Trzeba doczytać, co to jest. Ale ten Budda niebieski, śliczny. A jak jesteście już tutaj w tej świątyni, to pamiętajcie, żeby jeszcze pójść za świątynię, bo to nie jest koniec. Tu znajdziecie jeszcze taką drugą część świątynną, która też jest bardzo fajna. A jak się odwrócicie, to na tyłach tej świątyni, w której przed chwilą byliśmy, tam znajdziecie kolejną świątynię. No i tutaj też modlą się, obchodząc to drzewo dookoła. Widocznie to jakieś święte miejsce. Nie jest nic napisane, więc więcej wam nie powiem. Teraz miniemy te piękne drzewa mandarynkowe i wyjdziemy do środka świątyni, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Oczywiście trzeba zostawić buty i uwaga na wysokie progi. Tak wygląda świątynia w środku.
tutaj jest dużo ludzi, to znaczy, że jest coś ładnego. Naprawdę piękne, tylko wystawione. Tutaj ludzie się modlą na dywaniku, bo tu płytki są zimne. Zobaczyliśmy świątynię. Jest naprawdę fajna, jest przyjemna, jest ciekawa. Można tutaj zobaczyć i pagodę, i jak świątynia wygląda wewnątrz, i magiczne drzewa, i drzewa, które naprawdę wyglądają niesamowicie jak większość drzewa w Azji, ale nie są święte. To, co nam się też podoba, to to, że wejście do takich miejsc są darmowe. No bo jednak nie każdy ma akurat przy sobie jakąś tam określoną kwotę kasy, albo niektórzy mają problemy z bankomatem. A tutaj rzeczywiście udało nam się wejść bez żadnego problemu. Raz jeszcze religia buddyjska potwierdziła, że jest bardzo fajną religią i warto czerpać z niej nauki. No i cóż, nam to zajęło niecałą godzinkę. Dojazd tutaj jest też dosyć bliski, bo to jest mniej więcej 3-4 km od takiego ścisłego centrum tej starej dzielnicy. My dojechaliśmy autobusem, więc zapłaciliśmy tam złotówkę czy złoty 20 i jesteśmy na miejscu. A teraz co? Teraz lecimy dalej i pokażemy Wam kolejne atrakcje Hanoi. Dokładnie, a ja tylko chciałam jeszcze dodać, jeżeli chcecie wiedzieć, jak dojechaliśmy tym autobusem, no to wystarczy spojrzeć na Google Maps. Używaliśmy tej opcji publicznego transportu, wszystko działało, było ok. Naprawdę super ta pagoda, po takiej fajnej kładeczce się do niej idzie, jest tak ładnie na wysepce usytuowana, śliczna, bardzo nam się podobała. A my teraz idziemy dalej. No patrzcie, ja się ubrałam na letniaka, bo miała być piękna pogoda, a jestem jedyną osobą, która tutaj chodzi na letniaka ubrana. Wchodzimy do kolejnej miejscówki. Kolejnej, jednej z najstarszych świątyń. Właśnie przyszliśmy do świątyni Kuan Tan. Jest to świątynia z XI wieku, taoistyczna. Zaraz ją Wam pokażemy, jak wygląda w środku. Natomiast co warto zaznaczyć, jest to jedna z czterech głównych strażniczych świątyń tutaj w Hanoi, które chronią miasto od złego. Ta akurat znajduje się na północy. Tak się obróciłam i tak mi wpadł w oko, jakie podarki tutaj dają. Duchy i bogowie też lubią się napić. Kochani, popatrz. Ja myślę, że ci panowie na pewno będą zadowoleni. Jak myślisz? Myślę, że on się z nim zakolegował. A ty bliżej ciasteczko. Ja bym wsiadła tu na środku. Tak. W świątyniach są bardzo wysokie progi. Trzeba na to uważać. Akurat trafiliśmy na jakieś obchody albo jakąś ważną osobistość, która znajduje się w tej świątyni, więc do końca nie mogliśmy Wam tego pokazać tak, jakbyśmy chcieli. Zresztą chyba jeszcze słychać tam trochę, jak bębnią i dzwonią. Natomiast świątynia składa się z takich dwóch głównych sal. W tej pierwszej są dwa ołtarze, przy tym drugim właśnie były te ci ludzie tam usadzeni i ochrona odganiała wszystkich. Natomiast przepuszczała nas do tej dalszej sali, gdzie znajdował się ten największy posąg i gdzie widzieliśmy dużo alkoholu. Tak, i był to posąg, ja nie wiem, czy to nie był posąg Konfucjusza, ale nie jestem specjalistą, więc nie chcę się wymądrzać. Damy Wam tutaj znać, czyj to dokładnie posąg, ale jest to posąg z połowy XVII wieku, także naprawdę bardzo, bardzo stary i wpisany tutaj do rejestru zabytków. To, co nam się w ogóle podoba w tej religii i w tych obrzędach, to to, że rzeczywiście, czy w buddyzmie, czy w jego odłamach, tutaj ludzie są bardzo tacy logiczni, tak? To po co dawać jakieś wyimaginowane rzeczy, po co dawać jakieś rzeczy, które są nie do jedzenia, nie do sprzedania. Tutaj daje się przede wszystkim jedzenie, tu daje się picie,
tu daje się alkohol, tu daje się papierosy i tu daje się pieniądze. I to jest takie może nie najładniejsze, ale na pewno jest to takie prawdziwe, bo wiecie, no, czasem trzeba się napić, czasem trzeba zapalić czy coś zjeść. Niektóre rzeczy są dla mnichów, niektóre mnisi mogą sprzedać albo oddać dalej i wydaje mi się, że to jest takie uczciwe. O, tego słowa mi brakowało, uczciwe. Mhm. Dokładnie. Świątynia mnie również się bardzo podobała, no, zwłaszcza te moduły, taką fajną atmosferę wprowadzały. Wejście tutaj kosztuje 10 tysięcy wietnamskich dongów od osoby, wietnamskich dongów, przepraszam. Może jeszcze póki idziemy sobie chodnikiem do następnej atrakcji, to damy wam znać, że Hanoi jest fajnym miastem, bo tutaj wszędzie można dojść z bucika. Oczywiście są tramwaje, są różnego rodzaju taksówki, są motorki, są riksze, ale tutaj naprawdę na nogach tak zwanych bez żadnego problemu wszędzie dojdziecie. My zaczęliśmy od pagody i tej pierwszej czy jednej z pierwszych świątyń, które tu powstały. Później przeszliśmy kilkaset metrów, żeby zwiedzać kolejną świątynię. Teraz idziemy kolejne kilkaset metrów, bodajże 500 i znajdziemy się pod kolejną atrakcją. A kolejną atrakcją jest? Pałac Prezydencki. Dokładnie. No i witamy spod Pałacu Prezydenckiego. Jak widzicie, jest tu całkiem głośno. No i oczywiście okazało się, że do tego przepięknego budynku nie można wejść. Więc opowiemy wam trochę, ale że wejść tam nie możemy, to nie będzie tylko słodko, ale też będziemy hejtować. Jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki, on został zbudowany dla ówczesnego gubernatora Indochin, później dla jego oficerów, jego żołnierzy i od samego początku budził kontrowersje. Jak widzicie, jest to piękny, neorenesansowy budynek, jest bardzo europejski, to jest jeden z zarzutów, nie zarzutów, bo mówimy, że jest piękny, ale z drugiej strony naprawdę nie pasujący do Azji. Z drugiej strony, przy budowie tego budynku nikt się niczym nie przejmował, także zabrali chłopowi ziemię, nic mu nie dali w zamian. Później przy budowie tego budynku stwierdzili, że pagoda stoi im w złym miejscu, więc ją wyburzyli, a pagoda miała ponad 1000 lat. No i tak to niestety w tym budynku bywa. W tym momencie tego budynku nie da się odwiedzać, ale można odwiedzić jego park, no i tam się przechadzać po licznych stawach i drzewach mango. My nie będziemy tego robić, bo zamykają za 15 minut, ale sam budynek naprawdę wygląda zacnie. A żeby wejść do naszej kolejnej atrakcji, tutaj jest cały zbiór zasad, które trzeba przejść i trzeba przejść przez taki security check, do którego idziemy właśnie, obok pałacu. Witamy serdecznie z placu Ba Dinh. Jest to pewnie jedno z najważniejszych miejsc w historii Wietnamu. To właśnie tutaj Ho Chi Minh ogłaszał w 1945 roku niepodległość. Tutaj z mównicy nieopodal, a obecnie zamiast tej mównicy zbudowano jego mauzoleum. Jak ktoś był w Moskwie albo wie, jak wygląda mauzoleum Lenina, to widzi uderzające podobieństwa. A to dlatego, że to ci sami budowniczy, ci sami architekci je budowali. I to, co jest w ogóle też fajnego, co się dowiedzieliśmy, to raz do roku mumia Ho Chi Minha jest wysyłana do Moskwy, żeby ją konserwowali lokalni specjaliści. No i dzięki temu mają nadzieję, że jak najdłużej ta mumia Ho Chi Minha przetrwa. Dokładnie. A to było wbrew temu, co sam Ho Chi Minh chciał. On nie chciał być zabalsamowany, ale Wietnamczycy stwierdzili, że chcą go widzieć powieki. Jak widzicie, socjalizm pełną gębą, także takie brutalistyczne te budynki, bardzo surowe, no, które przypominają wiele budynków w Polsce, nie ma co ukrywać, a sam plac naprawdę jest przeogromny. Niestety jest zamknięte, ale protip, jak wstajecie wcześniej, to od 8 do 11 jest otwarte, przynajmniej od listopada do marca i lokalsi płacą tak zwane dziękuję, a turyści płacą 1 dolara, czyli 25 tysięcy dongów. A tutaj dumnie powiewa wietnamska flaga. Jako, że jesteśmy w samym sercu tego miasta i w samym sercu tego kraju, to może opowiemy w ogóle, gdzie my tak naprawdę jesteśmy. A więc przyjechaliśmy 2 dni temu do Wietnamu. Wietnam jest to dość mały kraj, bo on jest delikatnie większy od Polski, ale ma ponad 100 milionów mieszkańców, także tutaj ta różnica jest rzeczywiście znaczna.
15 kraj pod względem populacji na świecie, to już coś mówi. Dlatego też pewnie nie tak łatwo jest z nim wygrać, o czym przekonali się Francuzi czy Amerykanie. Jeżeli chodzi o ustrój, jesteśmy oczywiście w socjalizmie. Jeżeli chodzi o religię, jest to ateizm państwowy, ale tak jak widzieliście, albo będziecie mieli okazję zobaczyć, można tu wyznawać różne religie i to też wydaje mi się całkiem okej. Jeżeli chodzi o walutę, walutą jest dong. Jeden dong nie jest zbyt dużo warty, dlatego większość Wietnamczyków jest milionerami. I 100 dolarów to 2,5 miliona dongów, także mniej więcej macie tutaj odniesienie. Jeżeli chodzi o samo miasto Hanoi, jest to drugie największe miasto Wietnamu. Przez dość długi czas było ono stolicą. Mianowicie bodajże w 1010 roku zostało stolicą po raz pierwszy. Oczywiście nie nazywało się wtedy Hanoi, te nazwy się z biegiem lat zmieniały. Od 1000 roku z przerwami do dzisiaj jest stolicą. Ostatni raz zostało stolicą ponownie w 1945 roku, kiedy to Ho Chi Minh, który leży tuż za mną, postanowił o przeniesieniu do tego miejsca stolicy z miasta Hue. Jeżeli chodzi o samo miasto, jest to miasto, które ma 307 km kwadratowych, także nie jest jakieś strasznie wielkie, ale zamieszkuje je 4 miliony ludzi, także naprawdę sporo i to widać na ulicach, straszne tłumy, ciężko przejść przez ulicę. Większym miastem jest Ho Chi Minh, ono jest na południu, my znajdujemy się teraz na północy, stąd też taka pogoda, ale Ho Chi Minh również odwiedzimy, zobaczycie, że rzeczywiście tamto miasto jest nie tyle, że szersze, ale na pewno jest wyższe. Koniec skróconej lekcji historii z Mikołajem. Teraz musimy się śpieszyć, bo chcemy Wam jeszcze pokazać przynajmniej dwie świątynie. Świątynię literatury i pagodę na jednej nodze. I mamy nadzieję, że to się jeszcze uda, ale czas trochę nas goni, więc biegniemy szybko. Na samym mauzoleum, jeszcze tak zanim pójdziemy, to się podzielę taką informacją, że na samym mauzoleum jest napisane tylko i wyłącznie przewodniczący Ho Chi Minh. Także żadnych jakichś wezwań do ludu i tak dalej. Natomiast tutaj obok są takie napisy, które znaczą niech długo żyje Socjalistyczna Republika Wietnamu. Zaraz obok mauzoleum jest taka droga, którą właśnie idziemy i którą idzie się do tej pagody na jednej nóżce. I tutaj jest też takie dodatkowe muzeum, gdzie znajdują się eksponaty związane z Ho Chi Minhem. No i dotarliśmy do Tua Mot Kot, czyli do tak zwanej świątyni na jednej kolumnie. Jest ona niepozorna, a wbrew pozorom jest to jedno z ważniejszych miejsc w Wietnamie. Warto dodać, że ta pagoda jest odrestaurowana, ponieważ została zniszczona przez Francuzów, co nie zmienia faktu, że jest ona uznawana za najstarszy budynek w mieście z roku 1049. A tak wygląda na górze, tutaj jest bliska. Jest tutaj dużo modlących się ludzi, także nie chcę przeszkadzać. Ta pagoda oczywiście jest bardzo ładna, ale wiecie, nie spodziewajcie się tam jakichś wielkich rzeczy. To jest po prostu malutka świątynia na 4-metrowej kolumnie i tyle. Z rzeczy ważnych, to też jest miejsce, które jest darmowe. I jak jesteście przy Ho Chi Minhie, to zaraz za jego mauzoleum znajdziecie tą świątynię. A my teraz pędzimy jeszcze do jednej, pewnie nam się nie uda jej zobaczyć, ale przynajmniej nagramy Wam jej wejście i trochę o niej opowiemy. Dotarliśmy do świątyni literatury. Zobaczymy, czy uda nam się ją zobaczyć. Zostało 15 minut do zamknięcia. My byliśmy tutaj, tutaj naprawdę jest trochę tego, więc mamy nadzieję, że nie wygonią nas od razu o 5. Weszliśmy do środka, jesteśmy w takim, nazwijmy to, przedsionku i tutaj i z jednej, i z drugiej strony są stawy i taki długi korytarz do następnej części świątyni. Mi się wydaje, że to jest największa świątynia w Hanoi, ale oczywiście mówię tylko o tych, w których byłem. I na pewno też taka najbardziej spektakularna. Wejście tutaj kosztuje 70 tysięcy od osoby. Miejsce to znajduje się około kilometra od tego placu, na którym znajduje się mauzoleum Ho Chi Minha. Także troszkę się trzeba przejść, ale nie za dużo.
po dwóch takich dziedzińcach doszliśmy do dziedzińca, który jest jednym wielkim stawem. Zaraz wam pokażę, ile ryb tutaj pływa. Tak wygląda. A tam ludzie karmią rybki. I wszędzie znajdziecie podobizny żółwi. A że my uwielbiamy żółwie, to jesteśmy ukontentowani. No i wchodzimy do części świątynnej. Ona znajduje się tradycyjnie na końcu. I ta naprawdę wygląda imponująco. Znajdujemy się właśnie w świątyni literatury. Jest to świątynia poświęcona Konfucjuszowi i tutaj właśnie głoszone są jego nauki. Jest to bardzo stara świątynia, ponieważ powstała w 1070 roku i od tamtej pory była systematycznie rozbudowywana i rzeczywiście została zachowana w bardzo dobrym stanie, dlatego warto tutaj przyjść, zobaczyć, jak kiedyś Konfucjanie się modlili, ale nie tylko modlili i uczyli. Co ważne, jest to również miejsce, które jest nazywane pierwszym uniwersytetem w Wietnamie. Także jest to miejsce nie tylko kultu, ale i nauki, czyli nauki Konfucjusza nie poszły na marne. Jeśli chcieli zatrzymać przy pierwszej świątyni i wychodzić, to nie, musicie obejść dookoła i tam jest dużo więcej budynków, do których trzeba wejść, dużo więcej pawilonów. Wychodzimy przez bramę do jednego po schodach, bo te progi są takie długie. No i znajdujemy się na kolejnym dziedzińcu, patrzcie. Tutaj zobaczycie różnego rodzaju pamiątki, które są pozostawione przez uczniów, którzy tutaj się kształcili. My idziemy dalej, tam dalej, na samym końcu widać kolejny pomnik Konfucjusza. To właśnie tutaj również możecie nauczyć się o rozwoju nauki w Wietnamie, o tym, co się działo w poszczególnych latach, jakie były kroki milowe, a było ich naprawdę długo, dużo. Bo bardzo długa jest historia Wietnamu. No i kolejny protip Wuyen Kauaya. Jest już dawno po zamknięciu, a tutaj mówią, że można sobie chodzić, zwiedzać, nie ma problemu. Więc oczywiście nie rekomendujemy, lepiej przyjść tu wcześniej, ale nawet jak wam zostanie 15-20 minut, to pamiętajcie, że przedłużycie sobie o kolejne 15-20 i całą świątynię zwiedzicie. Korzystając z tego, że już kończymy i właśnie znaleźliśmy wielki dzwon, który podobno wołał studentów na zajęcia, chcemy wam powiedzieć, że naprawdę jest to super świątynia, warto do niej wpaść. Wejście tutaj 70 tysięcy nie jest wcale drogie, do 17, ale tak jak mówiłem, troszkę można przedłużyć i naprawdę jest to najfajniejsza świątynia w Hanoi. Także jak jesteście w okolicach, koniecznie zaplanujcie sobie czas, przynajmniej taką godzinkę na tą świątynię, żeby nie tylko ją zwiedzić, ale też poczytać trochę o jej historii. Dokładnie, i zrobić sobie ładne zdjęcia, bo to jest naprawdę piękna świątynia, zwłaszcza jak świeci słońce. Ja pamiętam ostatnio, jak tu byliśmy, było gorąco i pięknie i naprawdę sztos. Dzisiaj pokazaliśmy wam część głównych atrakcji Hanoi. Jak już wspominaliśmy, Hanoi jest dosyć małym miastem, a przynajmniej ta część zabytkowa jest dosyć mała, więc wszędzie można się dostać na piechotę. Dzisiaj pokazaliśmy wam część, wczoraj wam pokazaliśmy drugą część, więc jak macie tylko jeden dzień w Hanoi, to musicie złączyć sobie te dwa odcinki. Zapraszamy do oglądania poprzedniego i tak ułożyć swój plan wycieczki, żeby wszystko zobaczyć. Ja wam tylko powiem, że to jest jak najbardziej do zrobienia. My poprzednio w jeden dzień zwiedziliśmy całe Hanoi. Trzeba po prostu dobrze ułożyć sobie trasę i wstać wcześnie, bo tutaj też niektóre te atrakcje są naprawdę wcześnie zamykane, więc warto sobie tą starą część miasta, tak jak my wczoraj, zostawić na popołudnie, a od rana pozwiedzać te budynki historyczne. Wydaje mi się, że to jest takie optymalne rozwiązanie i dzięki temu w jeden dzień najważniejsze rzeczy tego miasta zobaczycie. Dokładnie. No i my też początkowo mieliśmy taki plan, że jeden dzień tylko w Hanoi, jednak stwierdziliśmy, że zostaniemy tutaj dłużej, odpuścimy sobie sapę tym razem, pojedziemy może kolejnym razem do niej. No dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca, dzięki wielkie, że oglądaliście.
My się powoli z Wami żegnamy. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszamy do komentowania i dania łapek w górę. No jakiś sub też się przyda. A my tymczasem mówimy Wam, trzymajcie się, cześć. I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.